No bo ja wolę żyć krótko, a ciekawie, niż długo i nieciekawie. I ja sobie odpowiedziałem kiedyś na takie pytania. Dzisiaj jedyną rzeczą, jaką mnie motywuje do jak najdłuższego życia, jest moja córka. Chciałbym po prostu, żeby jak najdłużej miała tatę. Natomiast ja sobie zdaję sprawę, że po tylu urazach, które ja już przeszedłem, moje życie nie będzie arcydługie i jestem tego świadomy. I kiedyś trzeba... Natomiast nie, zejść ze sceny, panie Marcinie. No ale to mówimy o tej życiowej scenie, nie o tej sportowej. Natomiast, ja mówię o sportowej teraz. Na pewno trzeba będzie zejść. Natomiast myślę, że to jeszcze chyba jednak nie po walce z Jóźwiakiem. Czyli na pewno nie będzie pan Marcin tutaj zapowiadał wszystkim, no że to jest ostatnia walka. No nie jest ostatnia, bo ja już następną wiem, kiedy będę miał. No. Także następna będzie w grudniu. I z kim to będzie walka następna? No właśnie nie mogę powiedzieć. A szkoda. No nie mogę. Zadam pytanie polskiemu pięściarzowi z tak dużym doświadczeniem. Walka z Pawłem Jóźwiakiem. Która to będzie pana walka? Bo mówił pan co chwila o końcu kariery i teraz przytoczę. Życzę sobie tego, aby to była moja ostatnia walka. Rok 2020. W 2019 roku ogłosił pan zakończenie kariery aż dwukrotnie. I teraz uwaga, drodzy widzowie. Przed walką z Przemysławem Saletą mówił pan, w razie porażki zakończy karierę. Po walce z Robertem Burnejką było to samo. To 12 później to już. Tak, oczywiście. Ja tutaj tylko przytaczam, co się wydarzyło. Później pojedynek bokserski z Richardsem Bigisem, tak jest. Również ostatni. Walka z Trypsonem, po której znów padły słowa o pożegnaniu. Bestia Piechowiak, walka pożegnalna. Don Casio. To już na pewno pożegnalna. Dariusz Lew Kazimierczyk. To już na pewno pożegnalna. Mimo to żadna z nich pożegnalną się nie okazała. 13 lutego wyszedł pan do oktagonu, a przed panem, drodzy widzowie, przed panem Marcinem 22 października. 21. 21. Zmiana terminu. Ach no. 21 października odbędzie się walka, więc przed panem walka właśnie z wspomnianym wcześniej przeze mnie Pawłem Jóźwiakiem. Jak to w ogóle jest z tym zakończeniem? O co tu chodzi? No właśnie sam nie wiem. Nie wie pan, co czuje? Nie, ja wiem, co czuję, tylko że w tamtym momencie, gdy to mówię, to wydaje mi się, że to czuję, a później mi się zmienia. No nic na to nie poradzę. Może pan nie potrafi z tym skończyć? To jest takie uzależnienie. Jak najbardziej. Jest pan wykończony, może to jest tak, odpocznę i mi przechodzi. Że na pana męską dumę wpływa pewna przegrana, jest tak czy nie? Też. Oczywiście, że tak. No, aczkolwiek ostatnio mam dobrą pasę, także byłby to dobry moment do zakończenia. Z 4 ostatnich walk 3 zwycięstwa, natomiast już wiem, że tak nie będzie. Czyli nie można się pośmiać, że ostatnio często pan przyklepywał? No nie. Ostatni raz zdarzyło mi się klepnąć w roku 2012 i wówczas powiedziałem sobie, że już nigdy w życiu tego nie zrobię i słowa dotrzymam.